Cześć dziewczyny. Dzisiaj pomyślałam, że zrobimy sobie taki szybki makijaż. W sumie szybki, nie szybki. Przetestuję trochę kosmetyków, jakie otrzymałam ostatnio od marki Eveline. I bez zbędnego gadania, makijaż taki przy kawie, do kawy. Ja oczywiście już wypiłam, ale wy możecie śmiało sobie po taką kawkę sięgnąć. Zabieramy się za makijaż, ponieważ dzisiaj chcę się trochę ogarnąć, bo jadę do miasta z Lenką. Także na samym początku przygotowanie cery pod makijaż. U mnie jest to ten kremik Eveline Coconut, Rich Coconut. Muszę Wam powiedzieć, że używam go odkąd go dostałam i póki co tak się z nim polubiałam, że używam go tylko i wyłącznie. Wszystkie inne kremy odstawiłam. On ma świetną, taką fajną, gęstą konsystencję. To znaczy nie jest ona aż tak gęsta, ale jakoś bardziej treściwa niż ten ostatni kremik, co miałam z Eveline, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa, bo go gdzieś po prostu wydałam chyba komuś. Pytałyście się mnie też, czy faktycznie ta seria Coconut pachnie kokosem i muszę Wam powiedzieć, że tak, bardzo fajnie pachnie. Dodatkowo jeszcze w tej serii Coconut dostałam krem pod oczy, który teraz też nakładam. Fajnie nawilżają te kremiki, ja się z nimi, powiem Wam szczerze, że bardzo polubiałam. Ta pianka do mycia twarzy też jest bardzo fajna, aczkolwiek ona nie domywa tak idealnie na przykład tuszu. Ale to mi nie przeszkadza, bo później domywam sobie po prostu taką myjką do twarzy. Także jak mam twarz przygotowaną, chwileczkę poczekam i słuchajcie, ostatnio właśnie przyszła do mnie przesyłka od Eveline i w tej przesyłce były takie CC krem, czyli takie kremy CC idealne na lato, bo one zawierają SPF 15. Jest to taki lekki krem tonujący z mineralnymi pigmentami. Multifunkcyjna formuła kremu minimalizuje widoczność niedoskonałości i wyrównuje kolory cery. Posiada kwas hialuronowy, witaminę A, C, organiczny bioaloes. I ja powiem Wam szczerze, że używałam kilka razy tego kremiku. On ogólnie wygląda w ten oto sposób. Jest, widzicie, biały. Ale po rozprowadzeniu on naprawdę bardzo fajnie przybiera formę takiego bardzo, o tutaj to widać, widzicie? Odcina się. Przybiera formę takiego bardzo lekkiego, fajnego, tonującego kremu. W ogóle nie ma krycia. To nie jest, że wiecie, tym sobie zrobicie krycie na twarzy, tylko to faktycznie bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry, nadaje bardzo delikatny kolorek i plus za ten SPF. I powiem Wam szczerze, że jak ostatnio były takie ciepłe dni, a miałam ochotę właśnie na jakiś delikatny, lekki makijaż, to zazwyczaj właśnie szedł ten kremik CC w ruch. Wiecie, że ja nie przepadam za kremami BB, CC. Miałam kilka kremów BB i CC, które faktycznie gdzieś tam posłałam dalej albo wydałam, wyrzuciłam, bo one nie miały nawet tego kolorku delikatnego. Tu w tym kremiku mi się właśnie to podoba, że po rozprowadzeniu, pomimo tego, że on był biały, po rozprowadzeniu on faktycznie nadaje, robi taki lekki kolor na twarzy. Także z nim się na pewno polubię. Jedną tą buteleczkę sobie zostawię, bo to jest ta czwórka, mi idealnie odpowiada. Tamte pozostałe 1, 2 i 3 są jaśniejsze. Podzielę się z bliskimi mi osobami. A dzisiaj, jak już kremik wchłonął, to na twarz wyląduje mój ukochany podkład z marki Eveline, aczkolwiek ten też jest fajny, świetny. Właściwie to już wykończyłam tą butelkę i muszę sobie nową buteleczkę zamówić. Natomiast ten podkład uwielbiam dużo, dużo bardziej, bo ma po prostu fenomenalne krycie, jak na taki podkładzik, niedrogi. Także te dwa podkłady z Eveline serdecznie Wam polecam. Z tym się też bardzo, bardzo lubię. No tak jak mówię, butelka mi się skończyła. Rzadko kiedy mi się butelka w podkładach kończy. Zazwyczaj to jest, słuchajcie, takie. Resztka mi została podkładu, a to komuś dam, a to wyrzucę albo coś, bo jakoś tak nie pałam miłością do danego podkładu. A te faktycznie dwa z Eveline mają to do siebie, że używam tego podkładu. To jest w ogóle moja chyba piąta, szósta butelka. Uwielbiam go za krycie. Także ja twarzy jako bazę nic nie nakładam, tylko tak jak mówię, u mnie zawsze jest to pielęgnacja. Także dzisiaj przetestuję sobie, mam ochotę na tą paletkę, na coś w fiolecie, słuchajcie. Może jakieś lekko przydymione oko. O, po prostu jest super. Kolorek ujednolicił się już.
od razu. Ja go bardzo lubię, ten podkład. Słuchajcie, mi jest w ogóle go nawet nie szkoda używać, jak robię jakieś makijaże pod zdjęcia na Instagram czy coś takiego. Nawet zazwyczaj wtedy, jak się wymaluję, to za chwilę zmywam makijaż, ale nie jest mi szkoda, bo ten podkład jest tak tani. Uważam, że on mógłby więcej kosztować, bo naprawdę jest świetny. I wiem, że sporo osób z mojego polecenia również ten podkład kupiło i też jesteście zadowolone. Także super. Dobra, jedna cieniutka warstwa. Nie mam żadnego pudru z Eveline, więc przepudruję sobie twarz zupełnie innym pudrem. O, jedna cieniutka warstwa. Nie chcę przesadzać. Nie wiem, jak tu zapalę światło. O, chyba będzie lepiej. Dobra. Ok, to zostanie tak z tym światłem. Dobra, przypudruję sobie twarz i puder dzisiaj akurat będzie to puder z NAM. Bardzo lubię ten puder, ale jeszcze wcześniej, właśnie, bo mam, nie mam też bronzera z Eveline, ale mam te kredki, sticky, takie kredki Contour Sensation. Ja uwielbiam te kredki na lato. Latem je zazwyczaj używam, jak chcę taki minimalistyczny makijaż i takimi bardziej kremowymi produktami. Wiecie, że ja zazwyczaj mówiłam Wam już o tym niejednokrotnie, że latem właśnie ja wolę produkty kremowe. Także teraz sobie strzeliłam takie kreski. To jest, słuchajcie, one były sprzedawane w taki zestaw. Mam w sumie ten zestaw tu przecież. O, to były takie jedynka, dwójka i trójka. O, i ja używam tą jedynkę. Ona jest taka neutralna. I później sobie gąbką delikatnie i później przypudruję. O. I ewentualnie później sobie jeszcze poprawię jakimś bronzerem w pudrze. Także latem u mnie takie właśnie kremowe produkty do makijażu bardzo często, słuchajcie, goszczą. No, i co myślicie o takim konturowaniu kremowymi produktami? Zobaczcie, jak to naturalnie wygląda. I zazwyczaj latem właśnie, jak są takie mega ciepłe dni, dzisiaj jest chłodniej, więc mogę sobie poszaleć trochę z makijażem. Zazwyczaj latem, jak są takie mega chłodne, ciepłe dni, no to tak wygląda mój makijaż. Jak chcę sobie zaznaczyć właśnie delikatnie rysy, to idą po prostu takie kolorowe sticky i wtedy delikatnie gdzieś tam pudruję strefę T. I mówię Wam, super, uwielbiam. Bardzo mi się ten efekt podoba. Może jeszcze sobie delikatnie przeciągnę tu. I one są o tyle super, te kredki z Eveline, że one się naprawdę bardzo fajnie rozcierają. Miałam kiedyś, kurczę, to było z Revolution chyba, taki stick brązujący właśnie, brązowy. I on był tak tępy, tak się ciężko go rozcierało, że się plamy robiły. A tu myślę, że jest spoko. No i dobra, szybkie przypudrowanie twarzy. Powiem Wam, dziewczyny, że jak odkąd zrobiłam sobie, usunęłam sobie te moje tutaj takie kaszaki, czy co to tam było u kosmetyczki. Dodatkowo, jak doszedł ten zabieg osoczem i fibryną, moja buzia jest jak pupcia niemowlaka. Naprawdę. Jestem tak zachwycona. Odjął mi to lat, mam wrażenie. Te zmarszczki tutaj już, niech już takie będą. To znaczy, jeszcze czekają mnie te zabiegi właśnie w klinice w Katowicach, ale ta lewa moja zmarszczka jest jakaś bardziej oporna. Poza kamerą zrobię sobie brwi, bo brwi zazwyczaj mi dłużej schodzą. I jak będę miała zrobione brwi, to przejdziemy do oka. Brwi sobie zrobiłam, delikatnie, szybko podkreśliłam, tak jak to zazwyczaj robię, żelem utrwalającym do brwi z Eveline. I z ręką na sercu mówię, że nie za bardzo się z nim lubię. A używam go tylko z tego względu, że innego na tą chwilę nie mam. Nie wiem, po prostu jest dla mnie za słaby. Najzwyczajniej w świecie. I on dosyć długo, słuchajcie, zastyga, jeśli chodzi o brwi, ale wiem, że dużo osób go lubi. Ja tak sceptycznie nie przepadam za, nie pałam do niego miłością. Może tak. Ale dobra, przechodzimy do paletki. Trzecia siostra właśnie paletki w tych blaszanych opakowaniach. Mam dwie pozostałe. Te fiolety widziałam, jak tylko wyszła premiera i szczerze, na pewno nie chciałam je kupić z tego względu, tylko i wyłącznie, że palet w odcieniach fioletu mam masę. Natomiast dostałam ją, tak jak Wam mówię, właśnie w przesyłce od marki Eveline
I okej, super, spoko, możemy się malować. I pierwsze, ja w ogóle jej tak na żywo w sklepach też nie widziałam, tyle co w internecie, na Instagramie marki właśnie Eveline. I jak zobaczyłam ją na żywo, jak otworzyłam tą paletkę, to jestem po prostu zakochana w tych tutaj cieniach takich połyskujących, zwłaszcza w ten Pluton i ten Uranus, o ten tutaj, jestem po prostu nimi zachwycona i ten tutaj jest po prostu przeboski. Mam jeszcze jedną paletkę właśnie z kolekcji Variet, z tej kolekcji również dostałam maskarę i taki duet, czyli taka odżywka wydłużająco, pogrubiająco, pielęgnująca. Nakładamy najpierw tą odżywkę, a później nakładam właśnie tą maskarę. I używam tej maskary zawsze, jak mnie widzicie gdzieś tam w internecie czy na Instagramie, jak nagrywam snapy i nie mam rzęs doklejonych, a mam wytuszowane rzęsy, to w sumie ostatnimi czasy tylko tego używam. Jak nie kleję rzęs, to. I jest nawet spoko. Próbuję się przyzwyczaić dziewczyny do takich moich naturalniejszych rzęs i do takiego delikatniejszego efektu. Pewnie widziałyście, że częściej jestem teraz w wytuszowanych rzęsach niż mocno doklejonych. Także dostałam o to. I z tej samej kolekcji jest jeszcze liner. Liner w pisaku. Uwielbiam te linery. Słuchajcie, z Eveline. One są po prostu przeboskie. Tutaj mam jeszcze ten czarny, klasyczny. Ten pierwszy Precise Brush Liner. Trzy opakowania tego użyłam. Z mojego polecenia wiem, że też wiele z Was te linery kupiło. Ja jestem w nich zakochana. Tego jeszcze nie używałam. I paletka właśnie bardzo ładnie w ogóle jest wykonana. Ona jest takiej jakby eko skórki miękkiej. Ładna. Naprawdę fajne opakowanie. Duże lusterko. Duże lusterko, a jeśli chodzi o kolory, to widzicie, że w tej palecie powiedziałabym, że są takie bardziej jesienne kolorki. Także dzisiaj użyję tego, najwyżej zobaczymy coś z tej drugiej wariet. No i w tym opakowaniu, w tej paletce oczywiście lusterko, mamy tutaj taką osłonkę, która mi się odkleiła i pędzelek. I może wezmę sobie tylko tym, może nie będziemy tego pędzelka ruszać, niech sobie tutaj tak ładnie wygląda. Wezmę sobie pędzelek z marki na przykład, powiedzmy, jakiś pierwszy, lepszy, Boho 215 i wezmę ten najjaśniejszy cień, żeby przypudrować sobie, zmatowić całą powiekę. No, a tak w ogóle z przemyślenia na temat marki Eveline, ja też Wam wielokrotnie o tym wspominałam, że ja jestem naprawdę w pozytywnym szoku, tak miło zaskoczona, jak ta w ogóle marka Eveline prężnie się rozwija. Naprawdę jakość w przeciągu kilku ostatnich lat poszła do góry tych kosmetyków. Mam wrażenie, że w ogóle to jest gdzieś tam taka bardziej większa świadomość jakości kosmetyków przez YouTube, Instagramy, dziewczyny, które zajmują się gdzieś tam filmikami typowo beauty. Myślę, że po prostu jakość wielu marek poszła do góry. Odcień Jupiter, tym samym pędzelkiem, to jest taki ciepły, beżowy kolorek. O, zaznaczę sobie załamanie. No, także wiele ogólnie firm, słuchajcie, takie mam wrażenie, że poszło do góry, jeśli chodzi o jakość produktów, kosmetyków. Ogólnie to marka Eveline. To jest taka jedna z pierwszych marek, z którymi ja zaczynałam gdzieś swoją przygodę z makijażem. Z wielu względów. Po pierwsze, ona była bardzo łatwo dostępna, do tej pory jest. Tania, to trzeba zaznaczyć, jako nastolatka, osoba ucząca się w szkole podstawowej. Wiadomo, pieniędzy za specjalnie nie było, samemu się nie zarabiało, więc tańsze kosmetyki się używało i kupowało. I miałam taki okres w swoim życiu, że przestałam w ogóle używać tą markę. To było tak w takim okresie mojego życia, gdzie miałam już swoje zarabiane pieniądze i wolałam kupić coś bardziej, wiecie, nieosiągalnego w tamtych czasach. Coś droższego. Kosmetyki Inglot, Golden Rose wtedy też były droższe. I później, od momentu właśnie, jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, z powrotem coś tam nabywałam z marki Eveline i się z nią przeprosiłam, bo naprawdę ma dużo, dużo perełek w swojej ofercie. No ładnie podkreśliło, fajnie oko podkreśliło. Teraz wezmę sobie odcień, który nazywa się Earth. O, ten tu na samym końcu. Brakuje mi tu czarnego cienia. Tak,
uważam, że każda paleta do makijażu powinna w swojej zawartości zawierać, słuchajcie, cień czarny. Tak. No, jak najbardziej. Dobra, malutki pędzelek, wezmę sobie o kuleczkę taką z Hulupe 42, o, i ten właśnie najciemniejszy cień delikatnie w kąciku. Takie w ogóle kolorystyka tej palety to jest taka neutralna. To nie jest chłodna, chłodne tony, nie ciepłe, one są takie neutralne. Bo czarny, gdyby w tej palecie był czarny cień, to czarnym cieniem roztarłabym przy linii rzęs i by było takie przydymione, fajne smoki. A że tutaj nie ma takiego ciemnego cienia, to delikatnie, ale podoba mi się to. Ja w ogóle się we fioletach kocham. Fiolety to są. Fiolety przepięknie podbijają zieloną tęczówkę oka. Więc jeżeli macie zielone oczy, fiolety będą Wam wydobywać kolor tego oka. Ten najciemniejszy cień tak rozcieram, widzicie, w kąciku tutaj, o, delikatnie. Przez to, że te cienie nie są jakieś bardzo mocne, bardzo ciemne, no to one bardzo naturalnie wyglądają na powiece. Dobra, podoba mi się to. Lubię takie przydymione makijaże. Tym samym pędzelkiem właśnie wezmę ten Pluto. On jest, tak jak mówię, taki satynowo-metaliczny i w sobie ma takie drobinki brokatu, złoto, różowo, fioletowo, takie ładne. Z fioletami niestety, dziewczyny, bywa tak, że musicie uważać, żeby się Wam nie osypał na twarz. Jak macie makijaż już zrobiony twarzy i używacie fioletowych cieni, fioletowych i niebieskich, i jak Wam się osypie, może Wam się później wydawać, że macie jakieś siniaki pod oczami, podkrążone oczy, więc no, musimy uważać, żeby sobie makijażu nie pobrudzić. Myślałam, że mi się to jeszcze bardziej przyciemni, ale niestety. Dobra, biorę ten pędzelek, rozblenduję i nowy pędzelek Hulupe 66. I słuchajcie, w ogóle ten odcień Moon też jest piękny. To jest o, ten tu taki jakby biały. On ma zabarwienie zielone w sobie. Jest, to jest piękne. O, to tutaj. Nie wiem, na ile to będzie widać. No, on ma zabarwienie po prostu zieleni w sobie. Co tu? Weźmiemy odcień Komet. Pastelowy, taki piękny fiolecik. Taki odcień lila, bym powiedziała. I pędzelkiem takim małym na środek tu powieki. O. Fajny fiolecik się zrobił. Był bardzo ładny odcień. No, powiem Wam, że ma bardzo fajny pigment, ten pastelowy fiolet. Dobra, ostatnim takim elementem będzie nałożenie na środek powieki palcem. Wklepię sobie odcień Wenus i to jest właśnie taki jeden z tych satyno, ten tu dokładnie, to jest ten, z takich satynowo-metalicznych cieni. O, jaśniutki, bardzo ładny i tylko wklepię palcem tu na środek. Wiecie co? Muszę chyba sobie się wspomóc. Biorę tą mgiełkę utrwalającą, odświeżającą z Eveline właśnie i spryskuję pędzelek. Biorę ten cień i aplikuję tak trochę na mokro. I wtedy, słuchajcie, to się lepiej nakłada. O, tak. Transferuje się, a Jezus, kocham zapach tych mgiełek. Ja Cię kręcę. Uwielbiam. To jest coś, co musicie mieć. Na lato idealne. Dobra. Widzicie? Troszkę mi się kolor podbił. Jest fiolet i patrzcie, jakie mam w ogóle teraz zielone oczy. Okej. Okay. Dobra. Oczy więcej cieniami nie robię, ale bardzo mi się podoba ta paleta. Osobiście uważam, że taka jedna paletka by mi nie starczyła, żeby wykonywać różne makijaże. Bardziej brakowałoby mi. Tego typu palety są dla mnie zawsze paletami
uzupełniającymi. Jest naprawdę bardzo ładna. Ten odcień Mars to jest w ogóle tutaj mistrzostwo, patrzcie. To jest taki, kurde, to jest śliczne. Taki, on ma wykończenie takie mokre, patrzcie. To się po prostu błyszczy już na maksa. I to jest tak ładne, że sobie tu w kącik strzelę. Taka ciekawostka, w porównaniu do tego linera Eveline Precise Brush Liner, do tego z Variet, Eveline Variet, ten ma takie włosie minimalne, a tu w tym jest gąbeczka, także to warto zaznaczyć. Dobra, tuszuję rzęsy tym duetem, najpierw zalotka. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy zalotek. Ja używam, bo ja mam proste rzęsy, po prostu jak kłody. I tak, pierwszy etap odżywka. Ona ma taki lekki kolorek biały. Ja ją nakładam przed maskarą, dlatego że jak nałożę na to teraz maskarę, to te rzęsy są jeszcze bardziej wydłużone. I od razu, nie czekając, aż wyschnie mi ta odżywka za bardzo, maskara. No i widzicie różnicę między tym okiem a tym. To jest jedna warstwa. O. Powiem Wam szczerze, że ostatnia maskara, jaką miałam, która faktycznie robiła robotę na moich rzęsach, to była ten fistaszek. Pamiętacie? Ja nie mam już tej, ja już nie mam tego opakowania, bo go wyrzuciłam, ale to było. To był hit. No dobra. Dolne rzęski jeszcze. Tu już bez odżywki. Dobra. Róż, jaki użyję, to jest Eveline Fil de Blush. Kocham ten róż. Zresztą widzicie, że opakowanie już jest tak styrane, że masakra. Numerek 03 Orchid. Uwielbiam ten kolorek. Tak. Do różu ja muszę mieć delikatny. Miększy. Okej. Okay. Delikatnie róż i jako rozświetlacz pójdzie również rozświetlacz marki Eveline Glow and Go. Tak, też go dawno nie używałam. Powiem Wam szczerze, że on mi bardzo przypomina Soft and Gentle od MAC-a. On jest bardzo delikatny, to znaczy delikatny. Ciężko się go rozprowadza, bo on jest tak zbity, ten kamień. Dobra, słuchajcie, dokleiłam dosłownie po cztery kępki tu i tu i od razu to oko troszeczkę inaczej wygląda. Jest takie lekko wyciągnięte, także mi się jak najbardziej podoba. Makijaż oka skończyłam. Nie jest przesadzony. Oczywiście, jakbym tu zrobiła kreskę, bądź też dokleiła rzęsy, które zazwyczaj kleję na pasku, to one by były dużo, dużo mocniejsze. Tutaj jeszcze, słuchajcie, dostałam kredki Make a Shape. Automatyczne, wykręcane. Kolory, słuchajcie, jak dla mnie za ciepłe, takie, no nie wiem, no jakoś za specjalnie tutaj na przykład mam Pink Rose, one są takie, jak dla mnie po prostu za ciepłe. Nie ma tu idealnego kolorku, chociaż niektóre pomieszane są bardzo fajne i plus, że to są kredki wykręcane, precyzyjne faktycznie i naprawdę bardzo miękkie i fajnie się nimi rysuje. No to dobra, nałożymy sobie Pink Rose. Ona jest taka mocno różowa, jakby była taka brudny róż, jak to opakowanie tutaj, to by była lepsza, po prostu. Dobra, całą tą kredką właśnie w odcieniu Pink Rose wyrysowałam sobie usta. Widzicie, że no tak jakby teraz patrzeć, jak się zgra troszkę z tym kombinezonem, ale wolałabym, jakby one były chłodniejsze. Takie przygaszone bardziej. I jako, że ja nie za specjalnie lubię efekt takiego mocnego, tępego matu na ustach ostatnimi czasy, to na tę kredkę nałożę sobie jakiś błyszczyk. Dobra, słuchajcie, makijaż skończyłam. A, na sam koniec oczywiście te mgiełki, dziewczyny. Nowość właśnie z Eveline. Mgiełka matująco odświeżająca i mgiełka utrwalająco odświeżająca. Kocham te mgiełki, używam je cały czas, odkąd je dostałam. Po pierwsze, przepięknie pachną. Ta utrwalająca, odświeżająca, tą mgiełką psikam się, jak sobie robię taki makijaż, tak jak teraz. One bosko pachną, dają przepiękną mgiełkę. To nie jest, słuchajcie, takie krople grube.
jak na przykład miałam tą mgiełkę, ten utrwalacz, fixer taki z Eveline w zeszłym roku jakiś. Kurczę, nie pamiętam, gdzie on jest. Gdzieś mam schowany, nie będę teraz wyciągać. Taka mała czarna też buteleczka i on dawał takie grube krople. Te mgiełki mają dużo lepsze atomizery i są świetne. A mgiełka matująco-odświeżająca, w ogóle one, te dwie mgiełki zawierają kwiast hialuronowy, bioorganiczny aloes, mgiełka utrwalająco-odświeżająca, a glinkę wulkaniczną, mgiełka matująco-odświeżająca. I muszę Wam powiedzieć, że ta matująco-odświeżająca możecie ją używać również latem, totalnie bez makijażu. Jeżeli borykacie się z cerą tłustą, która zaraz szybko się świeci, możecie sobie taką mgiełką, tą niebieską, delikatnie spsikać twarz i ona będzie, nie będzie wydzielała tak mocnego sebum. Przy czym też zaznaczam, że te mgiełki nie dają uczucia na skórze żadnego sklejenia. Takiego wiecie, że czasami sobie utrwalacie makijaż albo coś i macie taką skorupę na twarzy. Te mgiełki tego nie robią. Ja na pewno te mgiełki będę jeszcze kupować. One są po prostu przeboskie, genialnie pachną i faktycznie ta utrwalająca, odświeżająca faktycznie robi to, co ma robić. Mam wrażenie, że makijaż fajniej, lepiej się trzyma. Tak, te mgiełki musicie mieć. Tyle, kończę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że zainspirowałam Was. Popatrzcie, jak ten fiolet pięknie podbija moją zieloną tęczówkę oka. Także linki zostawię Wam na dole. Dziękuję marce Eveline za przesłanie kolejnej przesyłki do pokazania. Jestem bardzo zadowolona, nie ukrywam, liczę na dalsze współpracę i mam nadzieję, że właśnie od września, jak będzie zacznie się szkoła, będę miała więcej czasu na typowo makijażowe filmiki. Także dziękuję Wam za uwagę. Koniecznie dajcie mi znać, czy znacie, czy używałyście którejś nowości z Eveline, które Wam pokazałam. Ogólnie tak patrząc teraz, to makijaż mi się podoba i nawet wkomponował mi się w outfit. Także trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnych filmikach. Buziaczki!